Większość osób, patrząc na ten motocykl, widzi zabawkę na jeżdżenie po pracy. Ja, patrząc na ten motocykl, widzę maszynę do pokonywania kilometrów. I jedni potrafią na dwóch kołach pokonywać całe kontynenty, innym wystarczy na przykład objechać pół Europy. I w tym filmie pokażę Wam, jak zrobić to w łatwy sposób, bo jest to dużo prostsze niż nam się wydaje. Pierwsza opcja to ta łatwiejsza, czyli mamy motocykl na co dzień, nieważne czy nakeda, czy sporta, czy jeszcze coś innego. Generalnie mamy swój motocykl i chcemy gdzieś pojechać, coś w końcu zobaczyć. I wiele z Was pomyśli, że plecak to jest świetna opcja, ponieważ skoro na co dzień go używamy i przewozimy w nim różne rzeczy, to zapakujemy się w niego i pojedziemy w dalszą trasę. Otóż, jeżeli chcecie wziąć tylko i wyłącznie koszulkę i spodnie, to spoko, ale kiedy zaczniecie do niego pakować inne rzeczy, chociażby buty, przeciwdeszczówkę, parę innych rzeczy, okaże się, że okej, plecak to pomieści, ale już po pierwszych 100 czy 200 km Wasze plecy bardzo mocno to odczują. Zdecydowanie przyjemniejszym rozwiązaniem są sakwy materiałowe, gdzie spakujecie nawet więcej rzeczy i spokojnie możecie jechać w dwie osoby. Sakwy założone, tank bag na swoim miejscu, my jesteśmy w tej chwili w stanie się spakować spokojnie na, myślę, takie 5 dni wyjazdowe, więc spokojnie możemy sobie dojechać w Czechy, możemy sobie pojechać nad morze, góry. Jakbyśmy chcieli, to i do Słowenii spokojnie dojedziemy, po drodze robiąc, powiedzmy, jakieś pranie. Tutaj plus jest taki, że jeżeli będziemy spali w miejscach noclegowych, tak zwanych kwaterach, to bardzo często do dyspozycji będziemy mieli pralkę, więc nie musimy brać dużo rzeczy, bo mówmy się, skoro i tak wierzchnia nasza odzież to jest odzież motocyklowa, to wystarczy nam kilka koszulek, jakieś dwa zestawy termo i jedne spodnie do przebrania. To jest wszystko, jeżeli chodzi o takie zwykłe ciuchy na co dzień. Więc spokojnie, wszystko tutaj jesteśmy w stanie zmieścić. I dla mnie ta opcja jest bardzo fajna. Nie potrzebujemy tak naprawdę motocykla turystycznego. Jeżeli wyjazdy turystyczne mają stanowić kilka procent, kilkadziesiąt procent, powiedzmy, Waszego sezonu motocyklowego, to w taki motocykl całkowicie Wam do tego wystarczy. Osobiście przerobiłem dwa różne zestawy, jeżeli chodzi o sakwy i w przypadku, kiedy mamy taki zestaw jak ten, czyli SW Motech, gdzie mamy je fajnie mocowane, akurat ja ich nie zamontowałem jeszcze tutaj w pełni, ale one mają specjalne pałąki, które możemy wyciągać, kiedy chcemy jeździć bez tych sakw i zakładać, kiedy potrzebujemy założyć sakwy. Oznacza to, że spokojnie możemy je podróżować także z większą prędkością, nawet na jednym kole, bo również to testowałem i te sakwy absolutnie nie spadną. Więc jeżeli zastanawiacie się nad bezpieczeństwem Waszego dobytku podczas jazdy motocyklem, to nie ma żadnego problemu. Tak samo jeżeli chodzi o tank bag, nie musimy tutaj specjalnie montować żadnych dodatkowych pasów. On generalnie ma swoje trzymanie. Tu, gdzie mamy wylew paliwa, montujemy podkowę, zakładamy nasz tank bag i on również się trzyma. I to również testowałem przy większych prędkościach. Absolutnie nic złego z tym się nie dzieje. I może wydawać się niewiele. Ta przestrzeń ładunkowa może się wydawać naprawdę niewielka. Natomiast w stosunku do plecaka, który widzieliście przed chwilą, gdzie pakowałem się, powiedzmy, na czterodniowy wyjazd, jechałem supermoto właśnie z tym plecakiem, to uwierzcie mi, 400 km z takim zestawem i plecy odpadają. Plecy i tyłek strasznie bolą. Abstrahując, że jazda na supermoto sama w sobie jest taka, dosyć specyficzna, to faktycznie miałem dosyć. Miałem dosyć i kiedy wracałem z powrotem do domu, to wiecie co zrobiłem? Wysłałem plecak i wracałem na pusto, bo nie chciałem jechać z tym plecakiem z powrotem. Tutaj tego problemu absolutnie nie ma. Nawet nie ma problemu, żeby pasażerka, jak siedzi z tyłu, z moją żoną bardzo często tak podróżowałem i też właśnie na usportowionym motocyklu, bo była to również CBR-ka, nie ma problemu, żeby wsiadać, zsiadać z takiego motocykla i kąt ugięcia kolan w zasadzie się nie zmienia, bo zobaczcie, że one są niskie. W dodatku, w zależności oczywiście od producenta, sakwy najczęściej jesteśmy w stanie poszerzyć. W przypadku Blaze'a od SW Motecha jesteśmy w stanie to bez problemu zrobić i tak samo z naszym tank bagiem również jesteśmy w stanie go jeszcze powiększyć, aby dodatkowe rzeczy tutaj pomieścić. I on również po powiększeniu nie będzie nam w żaden sposób przeszkadzał. Ja jestem w stanie widzieć spokojnie liczniki, to co się dzieje przede mną na drodze. Tutaj wkładałem to, co jest potrzebne, czyli na pewno musicie mieć buty na zmianę, bo w butach motocyklowych mimo wszystko jest znacznie trudniej zwiedzać czy coś zobaczyć. Zwykłe rzeczy i jakieś kosmetyki. Ja tutaj miałem mały łańcuch albo na przykład blokadę na tarczę, to te rzeczy właśnie takie trochę cięższe woziłem w tank bagu, bo on tutaj na tyle dobrze, przyjemnie się trzyma, że nie było absolutnie żadnych z tym problemów. I w tym momencie lecicie sobie jakby prawie na pusto, bo małym motocyklem, a wszystko, co potrzebujecie, macie i tak ze sobą. I to jest opcja numer jeden, łatwa. Dla tych osób, którym wystarcza na co dzień motocykl sportowy, naked i nie potrzebują
motocykla turystycznego. Ale są też motocykle turystyczne, gdzie możemy wykorzystywać ich właściwości i na przykład spać pod namiotem. Ja nie jestem tego wielkim fanem, ale mamy tutaj osobę, która właśnie w taki sposób użytkuje swój motocykl i sobie to chwali. Patryk, powiedz mi, czy to jest faktycznie tak trudne i upierdliwe, na jakie wygląda? Nie, w żadnym wypadku. Na pierwszy rzut oka może to się wydawać w ten sposób, gdy ten motocykl jest dość mocno opakowany. Jeszcze pomyśl o tym, że tutaj dochodzi moja partnerka na plecak. Natomiast jeżeli już jesteśmy w ruchu, jedziemy, no to cieszymy się tylko widokami, przygodą. A samo później rozpakowywanie i pakowanie tego całego szpeju, to już jest wpisane, że tak powiem, w tą motocyklową podróż. Teraz, żebyście wiedzieli, o czym mówimy, to Patryk kilkanaście dni temu zwiedził całkiem spory kawałek Europy, bo powiedz mi, gdzie byłeś. Ładnych parę kilometrów się udało nawinąć, bo to w sumie około 4000. Ruszyliśmy przez Czechy, Austrię, Włochy, wbiliśmy do Szwajcarii na wysokości dużej przełęczy Świętego Bernarda, później przez Szwajcarię, furkę między innymi zrobiliśmy, Gelmerbane, wróciliśmy do Włoch, i klasyka Austria, Czechy, do domku. Więc to nie jest tak, że Patryk kupił taki motocykl turystyczny, ma do niego kufry, ale w zasadzie ich nie używa albo lata na pusto. Patryk faktycznie ten motocykl wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem i nawet całkiem niedawno, bo dwa tygodnie temu był też na Speed Dayu, więc i takie rzeczy ten motocykl ma po prostu okazję polatać z pełną mocą. Ale teraz moje pytanie brzmi jeszcze tak. Liczyłeś kiedyś, ile to kilogramów dodatkowo dochodzi? Szczerze powiedziawszy, nie. A bardzo mnie to interesuje, nie? Nie, nie liczyłem, ale ostatnio właśnie przy okazji tej wyprawy, o której wspominałeś, przeprowadzałem motocykl przed wyprawą pod garażem, no to odczuwałem, że jednak jest to ładnych parę kilogramów, dlatego już później nie zachodziłem w głowę, ile to jest dokładnie. A podczas samej jazdy, jedziecie w dwie osoby, pełny zapakowany motocykl, no i mówmy się, Włochy, piękne widoki, winkle, raczej ciasne, nie zawsze najlepszy asfalt. Jak wtedy to odczuwacie? Przy tym motocyklu nie widziałem takich problemów. Nawet Stelvio robiliśmy dwa razy. W pierwszą stronę warunki pogodowe były mocno niesprzyjające, bo około 3 stopni Celsjusza, śnieg z deszczem, więc... Czyli ślisko na maksa. Więc dokładnie było ciekawie. W takich warunkach najłatwiej o jakieś paciaki, więc... To... Dokładnie. No tutaj ta kwestia, że tak powiem, elementu BHP była zachowana i... Mimo radosnej turystyki, tutaj w takich przypadkach troszeczkę trzeba powściągnąć swoje emocje i możliwości. Teraz jeszcze kolejne bardzo ważne pytanie, bo ty generalnie reprezentujesz segment turystów, którzy lubią spać pod gołym niebem. Tak, w 100%. I masz nawet przy sobie dzisiaj namiot. Oczywiście. Namiot to jest nieodzowny element naszych podróży, jeżeli ciśniemy na kemping czy właśnie... I teraz gdzieś... właśnie ostatni wyjazd ile dni trwał? W sumie około 7 dni. 7 dni? Tak. I cały czas pod namiotem? Jedną noc spaliśmy w hotelu. Także. I to tylko dlatego, że w okolicach, jak dojechaliśmy, nie było pól kempingowych, miejsca, gdzie moglibyśmy się rozłożyć, a powiedzmy plan zakładał, że musimy rano atakować, bo to było właśnie przełęcz Świętego Bernarda, więc mieliśmy jakiś tam limit kilometrów, które po prostu chcemy zrobić, więc to nas skłoniło, żeby spać w hotelu. A tak. Namiot, klasyka, pole kempingowe. Czyli jeżeli masz namiot, to w tej części Europy zawsze pole namiotowe? Czy zdarzało wam się też spać gdzieś tak bardziej dziko? Jeżeli chodzi o te wyprawy, to raczej staramy się pole kempingowe ze względu na moją partnerkę. Sam rozumiem, że jakby to była męska wyprawa, to moglibyśmy się pokusić o bardziej spanie dziko naturę, więc tutaj akurat tutaj damska strona przeważa za tym, żeby spać na kempingach, żeby był prysznic, ta jakość związana z... Czyli mimo spania pod namiotem chcecie sobie zachować właśnie tą przyjemność korzystania właśnie z takich unowocześnień jak toaleta czy prysznic. Dokładnie. Się śmieje w stronę Miczego, bo on tak niekoniecznie takie rzeczy potrzebuje. Wiemy już, gdzie Patryk był ostatnio, wiemy, że woli spać pod namiotem, wiemy, że jeździ co najmniej w dwie osoby na motocyklu, to teraz zobaczmy, jak się spakował. Dokładnie. Zapraszam na kufer centralny, bo tam jakby jest główne serce wyjazdu. Pokażę ci, co zwykle tutaj przewożę. Czy to jest ten najważniejszy tak, kufer? Gdzie znajduje się namiot jako serce jako wyjazdu kempingowego. Jeżeli chodzi o namiot, namiot jest trzyosobowy, mimo że jeździmy we dwójkę. No bo tak jak wspominałem, jednak zawsze tego towaru... Zawsze może pojawić się gość. Dokładnie. Ale tak na poważnie, to jeżeli chodzi o ten towar, który później się rozpakowuje, to sam wiesz, że zaczyna się robić tego objętościowo sporo. Czy nawet odzież motocyklowa, która w tym namiocie razem z nami noc spędza. Także tutaj trzyosobowy namiot dla dwóch osób. A zdarzyło ci się już suszyć odzież motocyklową, kiedy spałeś pod namiotem? Suszyć to jest naprawdę mocne słowo, ale zdarzało mi się mieć odzież motocyklową mokrą, kiedy spałem pod namiotem, więc tak, tak. I oprócz namiotu, tak jak wspomniałem, jeszcze kupiony namiot jest z tej wersji Fresh and Black, czyli z myślą o wyprawie skandynawskiej, gdzie
jak będę w pierwszej połowie roku celował, myślę, że to będzie czerwiec. Ten dzień jest bardzo, bardzo długi, więc ten czas, który chcę spędzić w namiocie, wyspać się w miarę, wypocząć. Żeby w środku było ciemno. Dokładnie, żeby było ciemno, żebym nie budził się co sekundę, bo to później w skali całego wyjazdu może narastać delikatne zmęczenie. Materace małe, dmuchane. Czyli na nich pod śpiwór. Dokładnie. Pod śpiwór, mały, dla dwóch osób oczywiście, są dwa spakowane. To są dwa materace? Nie, jeden, to jest jeden. Jeden i drugi poniżej tutaj sobie w narożniku się znajdują. Palnik, butla gazowa i oczywiście kawiarka. A, bo nie pytałem się o posiłki. Jeżeli chodzi o posiłki, skoro jedziecie pod namiot, to posiłki, raczej nie macie za dużo miejsca, żeby te posiłki sobie sami przygotowywać? Nie. Raczej korzystacie z punktów gastronomicznych? Powiem ci uczciwie, że część z tych wolnych przestrzeni, których jest niewiele po spakowaniu, uzupełniamy jakimiś daniami instant, owsiankami na śniadanie, więc w każdym elemencie motocykla jest troszeczkę takich rzeczy, które sobie w ciągu wyjazdu pozyskujemy, bierzemy, także mówię, śniadanie, owsianka, szybka akcja i do tego oczywiście kawka, więc kawiarka też jeździ w kufrze centralnym, żeby była pod ręką. Ładne miejsce, chwila przerwy, to wiesz, zatrzymujemy się. Teraz strzelam, że w pozostałych kufrach wozisz ubrania? Tak, bo jeżeli chodzi o te pozostałe kufry i rolki, które się znajdują na kufrze, każdy ma swoją rolkę, tak żeby partnerka nie sprzedała ubrania na moje. Ubrania takie codzienne. W rolkę. Nie, właśnie. Ubrania codzienne i jedzenie trafiają w kufry centralne. Rolki natomiast to miejsce, gdzie trafiają rzeczy, które są objętościowo duże, a nie dużo ważą. Czyli śpiwór, czyli krzesełko, każdy ma swoje, czyli obuwie sportowe, lekkie, klapki. No i tutaj ewentualnie trytytki, takie wiesz, temat doraźny, gdzie zazwyczaj warto mieć je ze sobą. Na ile dni jesteście w stanie się spakować na tym motocyklu w te kufry? Zrobiliśmy trasę, która miała 7 dni i wydaje mi się, że wielokrotność tego, bo więc na kempingu, jeżeli mamy możliwość pralki, suszarki, to jest kolejne moje pytanie, czy po drodze pierzecie właśnie jakieś... Na 7 dni nie było takiej potrzeby. Natomiast wydaje mi się, że każdy kolejny tydzień to jest element związany z obsługą, że tak powiem, tej odzieży na kempingu, więc chyba tylko sky is the limit. Patryk, chciałem się ciebie jeszcze zapytać z racji tego, że posiadasz czerwone BMW. Gdzie chowasz gaśnicę? Powiem ci uczciwie, że gaśnicy jeszcze nie, ale moi koledzy z pracy niejednokrotnie mieli zakusy, żeby okleić czerwony kufer właśnie numerem bocznym jak na straży pożarnej, więc jeszcze do tego nie doszło, ale myślę, że cały czas próbują. Mamy już omówione wszystkie kufry, więc rzućmy jeszcze okiem tylko na tankbag i pogadajmy ogólnie o trasie. Jasne. Więc jeżeli chodzi o tankbag, w zestawieniu turystycznym używamy z Wmotecha GS-a, więc naprawdę tu jest pojemny tankbag. W normalnym, że tak powiem, świecie to jeżdżę z zdecydowanie mniejszym tankbagiem, ale tutaj doceniam jego dość mocną pakowność. I w tankbagu po prawej stronie trzymam apteczkę doraźną, bo to nigdy nie wiadomo, nawet zwyczajnie coś wpadnie do oka, więc tutaj mam takie tematy podręcznej apteczki. Po lewej stronie etui na tankbag, jadąc po deszczu, żeby to wszystko nie zamokło. No i w środek to jest elektronika, to co jest taka przestrzeń podręczna, gdzie zatrzymujemy się w sklepie, coś potrzebujemy kupić, wodę, nie wodę, takie rzeczy, więc tutaj to jest miejsce na tego typu rzeczy. Teraz chciałem się ciebie zapytać jeszcze o same trasy. Wiadomo, że bardzo ważne jest to, co chcesz zobaczyć, ale musisz tak zaplanować, żeby mieć gdzie spać, więc jakby planujesz od kempingu do kempingu? Nie, w żadnym wypadku tak nie podchodzę do tematu. Jakby sam proces planowania trasy, na początku szukam miejsc, które chcę zobaczyć, tak jak wspomniałeś, korzystam z social mediów, następnie romantycznie przeglądam mapę, które drogi bardziej kręte, bardziej widowiskowe doprowadzą mnie do tych punktów. I trzecim elementem dopiero jest kwestia związana z notlegiem, z kempingiem, ponieważ korzystam z aplikacji, gdzie oznaczone są kempingi i w sytuacji, w której warunki pogodowe przeszkodzą, cokolwiek się zmieni dynamicznie, no to wtedy mogę doraźnie działać, więc myślę, że tak zazwyczaj w przeciągu godziny, dwóch godzin przed dojazdem na kemping szukamy sobie za wieżką miejsca, które nam pasuje noclegowo i tam docieramy. Tak naprawdę z dnia na dzień. Tak. Jeżeli nie robisz to sobie wcześniej wszystkich rezerwacji, tylko tak naprawdę nie. na dzień. W tym... A zdarzyło ci się już tak, że dojechałeś na miejsce i ci powiedzieli, nie, dzisiaj już mamy full. Owszem, zdarzyło tak? mi się. Nawet zdarzyło mi się, że nikt nie wyszedł, więc szukaliśmy wtedy następnego. Ale w miejscach tych bardziej turystycznych, gdzie przejeżdżamy, zazwyczaj jest, wiesz, tym bardziej na motocyklu, jeżeli jakiś kemping oddalony jest około 30 km,
No to nie jest jakaś odległość, a to jest kolejny powód, żeby jednak jeszcze kawałeczek sobie pojechać tego dnia. A dziennie jaką ilość kilometrów średnio robicie? Do tego też musieliśmy dojrzeć, bo początki to było maksymalna ilość kilometrów, żeby jak najbardziej zobaczyć, jak najbardziej zjeździć i wtedy ten urlop nie do końca był też wypoczynkowy. I o ile mi to nie do końca przeszkadzało, o tyle Agnieszka czuła pewien dysonans, jeżeli chodzi o ilość godzin spędzonych na motocyklu, a ilość godzin relaksacyjnych, więc teraz 250-350 km. Bo po górach też ciężko zrobić więcej. Dokładnie, więc to w tym przedziale, jeżeli robię 250-300, to jest, wydaje mi się, ja jestem zjeżdżony, a tak jak wspomniałem wcześniej przy okazji tej kawiarki, że jest piękny widok, mamy wtedy ten możliwość, margines czasowy, zatrzymujemy się, wypijemy kawkę, spędzamy fajnie czas i jedziemy dalej. Jakie są rzeczy, które musisz ze sobą zabrać, choćby nie wiem co? W moim przypadku to na pewno są dwie rzeczy. To jest silver tape, no i te popularne trytytki w kilku rozmiarach. Jeżeli chodzi o trytytki, moją pierwszą wyprawę z partnerką mieliśmy delikatną różnicę zdań. Agnieszka pytała, po co ci te trytytki? No bez sensu, to zabieramy. Ja natomiast upierałem się przy swoim, że wziąć to musimy. I w drodze przez Czechy widzimy, że halogen niestety się wymontował i radośnie sobie zwisał. No i moja partnerka oczywiście przy tym, Boże, co teraz? Co zrobisz? No i jak to możemy zrobić? Wyciągamy trytytki. 5 dni po Austrii, bez problemu dało radę, poczekaliśmy na oryginalną śrubkę. A jeżeli chodzi o silver tape, to ja z kolei widziałem osoby, którym na przykład rozdarły się spodnie przeciwdeszczowe, nie? I właśnie silver tape'em sobie skleili i mogli kontynuować dalej jazdę, nie? Dokładnie. To są rzeczy, które zawsze się przydają. To samo przy bucie. Akurat w motokrosie jest popularny temat, gdzieś, jeżeli klamra się zostanie silver tape'em, buto kręcisz i... Jeszcze dojedziesz. I dojedziesz sobie spokojnie trening. Patryk nam opowiedział o tym, jak wygląda jeżdżenie motocyklem i spanie pod namiotem. I z jego perspektywy wygląda to łatwo, prosto i przyjemnie. Aż by się chciało znowu jechać pod namiot, gdyby nie to, że ostatnim razem, kiedy byłem pod namiotem, mnie zalało i wszystko z namiotu wypłynęło, to pewnie bym tak zrobił. Ale teraz sobie zróbmy takie szybkie podsumowanie, czyli jeżdżenie motocyklem sportowym i jeżdżenie motocyklem typowo turystycznym w obu przypadkach z kuframi. Podsumowując, motocykl nigdy nie jest ograniczeniem, jeżeli chcemy jeździć turystycznie, bo czy motocyklem Patryka, czyli BM-ką, czy CBR-ką Rudej, generalnie w te same miejsca jesteśmy w stanie dojechać. Różnica polega na tym, że tutaj namiot będzie trudniej zabrać. Da się, ale albo byśmy musieli mieć plecak, albo wygodniej rollback. Ale po co, skoro możemy korzystać na przykład z miejsc noclegowych czy kwater, tak jak ja robię, bo mam lekką awersję do spania pod namiotem. Albo tak jak Patryk właśnie, mieć większy motocykl, wszystko sobie na spokojnie zamontować na motocyklu i w zasadzie żadnych ograniczeń przed Wami nie ma. Różnica też polega w cenie. Cenie podróżowania, bo Patryk będzie podróżował trochę taniej, ale też w cenie samego zakupu. W przypadku na przykład takiego motocykla koszt, powiedzmy, zakupu motocykla to jest między 20 a powiedzmy 25 tysięcy złotych plus doposażenie go w nasze sakwy i tankbag to jest około 3, maksymalnie 4 tysięcy złotych nawet z rollbagiem. A w przypadku Patryka? Jeżeli chodzi o motocykl, to przedział między 50 a 60 tysięcy, bo mówimy tu o BMW S1000 XR pierwszej generacji. No i kolejne elementy doposażenia to myślę, że to będzie około 5-7 tysięcy, jeżeli mówimy o wszystkich tankbagach, elementach potrzebnych do wyjazdów. Czyli generalnie tak to wygląda też cenowo, że na początku możemy zapłacić mniej lub więcej i później sobie też to przeliczać na koszty podróżowania mniejsze lub większe, ale pamiętajcie o tym, że motocykl nigdy nie jest ograniczeniem. Warto po prostu jeździć turystycznie, bo to są rzeczy, wspomnienia, w zasadzie widoki, których nie zapomnimy. Oczywiście, że tak. To zawsze warto. Dokładnie. To jest kolekcja emocji, możemy przeżywać, doznawać. To jest coś fantastycznego. To ciężko przeliczyć na pieniądze, bo naprawdę turystyka motocyklowa to fantastyczna przygoda i gorąco polecam. Ja sam niedługo wybieram się w Czechy i będę jechał Boberem, więc umówmy się, żaden motocykl nie jest ograniczeniem. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się wiele ciekawych rzeczy i my widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach.